Witajcie, kochani. Wczoraj o późnej porze dowiedziałam się o zaginięciu redaktora Michała. Mimo późnej pory wróciłam do domu o drugiej w nocy, a może i po drugiej w nocy, ale już zaczęliśmy w tych późnych godzinach i wczesno porannych działać z Markiem Majchrem z portalu Czujny.pl, redaktorem naczelnym portalu Czujny.pl. Pokazuję Wam widoczek, ale będę do Was mówiła, ponieważ jestem naprawdę bardzo przemęczona. Ale patrząc na bardzo dużo informacji, które ciężko było zweryfikować, ciężko było porozmawiać z kimś rozsądnym w godzinach nocnych czy porannych na temat Michała, postanowiliśmy, ponieważ myśmy ku temu narzędzie jako zarejestrowane redakcje, skontaktować się z systemem w celu ustalenia tak naprawdę z informacji, żeby je zweryfikować. I no niestety okazały się one tragiczne. Na początku oczywiście z Markiem miałam od razu kontakt, od razu zaczęliśmy działać, trzymać rękę na pulsie, weryfikować wiele informacji, bo podana informacja z systemu to jest jedną informacją, ale tak jakby jesteśmy przy tematach tego dotyczących i jeżeli będziemy mogli, to będziemy Was informować. Na ten moment to, tak jak napisałam przed chwilą w poście, to mogę Wam to tak troszeczkę rozszerzyć. Na początku skontaktowaliśmy się z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, z rzecznikiem prasowym, który skierował nas do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Tutaj otrzymałam informację, tak jakby potwierdzenie, że wczoraj wpłynęło zawiadomienie właśnie w związku z zaginięciem młodego mężczyzny, tak? I tutaj mnie skierowano dalej do Wieliczki. Następnie zadzwoniłam tam, miałam odzwonić za chwilę, właśnie, żeby otrzymać informacje. No i informacje, które Wam przekazaliśmy w postach stron dwóch redakcji, Rebel24 i Czujny.pl, dotyczące właśnie zaginięcia i tych tragicznych informacji redaktora MWK24 Michała, ustaliliśmy z oficjalnych źródeł, że znaleziono samochód i nieopodal ciało Michała. Więc oficjalną informacją, która została nam przekazana od systemu, naszym redakcjom brzmi, że Michał nie żyje. Nie otrzymaliśmy większej ilości informacji ze względu na dobro śledztwa, wiele niejasności, planowaną sekcję zwłok. Tak więc musimy chwilę poczekać na oficjalne informacje. Jest to no, bardzo tragiczna wiadomość, tak? Ustalamy też tak prywatnie wiele szczegółów, też dużo informacji gdzieś tam posiadamy, ale potrzeba czasu na ich zweryfikowanie, na ich przemyślenie, zanim Was poinformujemy. Bo jak wiecie, my nie żyjemy jakimiś tam skinami, komentarzami na przestrzeni internetu, tylko działamy tutaj tak sobie wielotorowo, jesteśmy w stałym kontakcie, dlatego też Wam powiem, że to wycofanie się z publicznego prowadzenia materiałów Marka, no, że tak powiem, jest mi bardzo nie na rękę, bo jest to osoba, która jest po prostu człowiek, z którym bardzo dobrze mi się współpracuje. Bardzo wiele rzeczy zawsze załatwialiśmy, ogarnialiśmy, weryfikowaliśmy, działaliśmy. No i po prostu brakuje mi go osobiście, tak, jeżeli chodzi o współpracę, jeżeli chodzi o podejmowanie działań, bo jest to odpowiednia osoba, tak. I właśnie też Wam chciałam to przekazać, że liczę też na Wasze wsparcie Marka, tak, żeby on po prostu wrócił do tej swojej działalności w pełni. Miał taką możliwość, ja trzymam za niego kciuki, ponieważ zawsze chciałam mieć kogoś obok siebie, kto dorównuje mi kroku, a w tym przypadku to ja muszę dorównać jemu kroku. Ostatni raz się z nim połączyłam na mojej sprawie, gdy przyjechał do Żywca. I właśnie zrobiliśmy Wam taką niespodziankę, się połączyliśmy, pokazaliśmy Wam się razem, że działamy, mimo tego, że on nie nagłaśnia tych swoich działań, obecnie nie pokazuje, ale jest to... Jest to bardzo potrzebne, żeby był, tak? Ponieważ w momencie, kiedy wszyscy klikają, nie ma osób, które działają. Jeżeli chodzi o te potwierdzenie tragicznych informacji dotyczących Michała, ja Michała osobiście nie znałam, nie byłam z nim blisko, nie przyjaźniliśmy się.
Wiedziałam, że jest taki człowiek i tyle, tak, który gdzieś tam działa w swoich tematach. Nie mogę tutaj nic więcej powiedzieć prywatnie na jego temat, ale znam osoby, które go gdzieś tam znają od strony prywatnej. I patrząc na ten chaos na internecie, kiedy każdy klika, każdy czeka pod telefonami, nikt nie działa. Chłopak zaginął, prawdopodobnie jest taka informacja, że w środę, że od środy nie było kontaktu, gdy jechał na sprawę sądową, to ja się dziwię, mam nadzieję, że przyjaciele, ci bliscy, bezpośredni współpracownicy go szukali fizycznie, tak? No ale patrząc na internet i na klikanie, przypomina mi to wiele sytuacji, gdzie wszyscy klikali, robili posty za postami, live'y za live'ami, a nie było podejmowania działań. Ja nie mówię, że w tym przypadku też tak było, bo nie wiem dokładnie, co robili najbliższe mu osoby w tym momencie. Na pewno się martwili, na pewno chcieli jak najlepiej, tylko chodzi o, po prostu potrzebowałam telefonu, gdzie ktoś do mnie zadzwoni i powie: Jowita, działamy, poruszamy niebo i ziemię, weryfikujemy informacje i zaczynamy śledztwo, tak, dziennikarskie. Tego mi po prostu brakowało i zrobił to jedynie tylko i wyłącznie Marek Majcher, tak. I za każdym razem, jeżeli coś było ciężki temat, robił to Marek Majcher. Tak więc no, bardzo mi go brakuje, jeżeli chodzi o współpracę. Gdzieś tam współpracujemy, tak? Mamy kontakt prywatny, co nie zmienia faktu, że brakuje mi tej jego działalności publicznej, społecznej i ciągłej, jaka była do tej pory. Tak więc czekamy na oficjalne informacje. Oczywiście tutaj nasze dwie redakcje, my osobiście przekazujemy wyrazy współczucia, tak, najszczersze kondolencje. Jest to tragiczna wiadomość, kolejnej osoby brakuje wśród nas, kolejnej, podkreślam, kolejnej. Jest to w krótkim czasie kolejna tragiczna informacja dotycząca następnych ludzi, następnej osoby, tak, tak więc też człowiek ma różne przemyślenia. I co Wam mogę powiedzieć? Nic, jeżeli będą oficjalne informacje, my będziemy oczywiście je pozyskiwać, zdobywać w sposób oficjalny, weryfikować i będziemy przekazywać. No jest mi bardzo przykro, ale też chcę, żebyście wiedzieli, że jeżeli jakakolwiek informacja będzie udostępniona, to ona jest weryfikowana, sprawdzona i przekazana. Tak? Dla dobra śledztwa w tym momencie trzeba czekać na decyzję prokuratury, jakie informacje dalej będą oficjalne udostępnione. Co mogliśmy zweryfikować, zweryfikowaliśmy dla Was. I właśnie przy tej okazji też właśnie Wam chciałam powiedzieć, że brakuje mi Marka w tej takiej działalności ciągłej, tak? Po prostu mi go brakuje i wiadomo, że jak jest jakiś temat, on się do mnie odezwie, czy tam ja się z nim skontaktuję, ale brakuje mi go tak fizycznie w tej ciągłej działalności społecznej, dziennikarskiej, podejmowaniu interwencji. I też bierzcie to pod uwagę, że no ja też nie mogę zostać sama, no mogę zostać sama, tak, poniekąd, ale jak jesteśmy zjednoczeni, to jesteśmy silniejsi. I akurat tutaj jest temat przy tej tragicznej informacji, też bym nie chciała tak się rozwijać, bo to nie o to chodzi, ale tak jak Wam powiedziałam, jedną osobą, która do mnie zadzwoniła, nie wiem, czy mówić o późnych godzinach, czy wczesnych, ale była gotowa na podejmowanie działań w tej sprawie, to jest właśnie Marek. No i życzę sobie samych takich osób wokół siebie, które będą dotrzymywać mi kroku, albo ja będę starała się dotrzymywać komuś kroku, tak? Żeby działać w każdej sprawie dla Was, w każdej, czego ona dotyczy. Akurat tutaj dotyczy to tragicznych informacji. No, brak mi słów nawet, jak to skomentować, no informacja jest tragiczna. Nawet nie, bo dzisiaj płaczę. Tak więc uważajcie na siebie, nie dajcie się zastraszyć, życzę Wam dużo siły. Oczywiście najbliższym Michała przekazuję wyrazy współczucia, kondolencje. Jest mi bardzo przykro, wysyłam im od siebie takie dużo wsparcia, mimo że nie wiem dokładnie kogo z tych osób znam, kogo nie, ale nie ma to znaczenia. Znaczy nie ma to, że straciliśmy kolejnego człowieka, którego wśród nas nie ma. Pozdrawiam Was serdecznie i po prostu jestem bardzo zmęczona i też brak mi słów na tą sytuację, że
Akurat musiałam zweryfikować tak przykre informacje dla Was. Zweryfikowaliśmy razem z Markiem i będziemy Was oczywiście informować, jeżeli przyjdzie na to czas, o dalszych informacjach. A też chcemy, żebyście mieli świadomość tego, że jeżeli czegoś nie pokazujemy, to nie oznacza to, że my nie działamy, czy nie załatwiamy jakichś spraw. A tak, to czegokolwiek by to nie dotyczyło. Bo my naprawdę zastanawiamy się solidnie nad każdym tematem i każdą sprawą, którą dotkniemy. Bazując to oczywiście na oficjalnych, zweryfikowanych informacjach, ale nie tylko. Tak więc mam nadzieję, że też u Marka się wszystko poukłada. Bo tak jak Wam mówię, no naprawdę mi go brakuje do współpracy takiej ciągłej, tak? Ciągłej i. Widzicie, nikt nie zna dnia i godziny, kiedy co kogoś spotka. Pozdrawiam Was serdecznie no. Mogę Wam powiedzieć, że my też na siebie musimy uważać i podejmować pewne decyzje, tak więc obecny brak Marka też nie jest bez powodu, tak? Ale co, nie poddajemy się i idziemy dalej, dotykając tych wszystkich rzeczy, dotykając tego wszystkiego, co nas otacza, nie? I po prostu większość informacji jest właśnie przykrych niż tych pozytywnych, co nie zmienia faktu, że nie możemy się poddawać i dać się zastraszyć, ale trzeba wyciągać wnioski, zachowywać pamięć i działać do skutku i weryfikować do skutku. Nie możemy przechodzić obojętnie. Ja nie jestem takim człowiekiem, żeby przychodzić obojętnie obok takich informacji, czegokolwiek by one nie dotyczyły. Tak więc jeszcze raz pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się. Wspieracie się nawzajem. Pamiętajcie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Pozdrawiam. I nie zapominajcie też o nas, bo my naprawdę się dla Was staramy.